znakomita część tego przemysłowego krajobrazu, który przynajmniej mi w dzieciństwie towarzyszył i wydawał się wieczny, nierozłączny z tą przestrzenią naszą, ona zniknęła po prostu. I ta akcja będzie polegała po prostu na ogłoszeniu, że zbieramy materiały filmowe, materiały archiwalne pokazujące to bijące przemysłowe serce naszego regionu, które już teraz tak trochę słabiej bije. Taka jest historia, taka jest kolej rzeczy. Ja myślę, że wiele osób bardzo tęskni za takimi obrazami, dlatego że to była część ich życia. Praca, mieszkanie w pobliżu zakładu pracy, te wszystkie więzi społeczne, to była część dziedzictwa, więc liczę, że odzew będzie naprawdę duży i dobry. Mogą leżeć filmy, o których zapomnieliśmy lub nie wiemy, co tak naprawdę jest w nich zamieszczone, i od tego jest Filmoteka Śląska, jest takim miejscem, do których można te filmy przekazywać. Absolutnie nie oczekujemy tutaj produkcji profesjonalnych, które zrealizowane zostały z udziałem profesjonalnego reżysera, scenarzysty czy aktorów. To są najczęściej zapisy dokumentalne robione przez amatorów przy okazji jakichś wydarzeń czy święta związanego z jakimś zakładem pracy, czasami pracowniczymi i tak dalej. Zależy nam, żeby zobrazować właśnie przemysł w naszym regionie.